Lokalnie tam jakieś 2-3 lata temu było wyliczone, że w powiecie łukowskim jest 11,5 tysiąca ciężarówek. To jest, jeżeli chodzi o powiat, najwięcej w całej Polsce. Nikt więcej nie ma. Problem jest wspólny, otwierające się firmy z Białorusi, z Ukrainy w Polsce, zabierające nam pracę, można powiedzieć, ładunki. Zezwolenia teraz po części, bo też mają w Polsce firmy, to i zezwolenia nam będą zabierać. Chcemy coś z tym zrobić. Zorganizowaliśmy jakokolwiek konferencję z posłem. No, jest nasz wójt też, Krzysztof Kazana, także myślę, że nam pomogą. Chcemy, żeby coś tu ruszyło temat, bynajmniej na szczeblu jakiegoś ministra transportu, czy w ogóle, żeby ktoś nam odpowiedział, co z tym robić i żeby ktoś nam pomógł. No, naprawdę to jest patologia. Przykładowo 90 firm otwartych w jednym mieszkaniu. Gdzie są bazy? Gdzie jest cokolwiek? Gdzie te samochody mają stać? To jest takie trochę nie bardzo, że no, my jak zakładaliśmy firmy, to przyjeżdżali, fotografowali nam, gdzie samochody będą stać i tak dalej, a tu nagle 90 firm w jednym mieszkaniu. Trochę jest to nie bardzo. Nie wiem, nie znam się tam na prawie, ale każdy to widzi. Naprawdę, kapitał białoruski, ukraiński wchodzi tutaj i my nie mamy jak z nimi konkurować. Lokalnie tam jakieś 2-3 lata temu było wyliczone, że w powiecie łukowskim jest 11,5 tysiąca ciężarówek. To jest, jeżeli chodzi o powiat, najwięcej w całej Polsce. Nikt więcej nie ma. Krytyczną sytuacją branży transportowej. Mamy do czynienia z zapaścią, mamy do czynienia z wchodzeniem nie tylko nowych podatków, nowych regulacji, pakietu elektromobilności. Mamy do czynienia teraz z sytuacją, w której de facto białoruski transport w Polsce jest uprzywilejowany względem polskiego. Tak działa polityka sankcyjna zastosowana przez Unię Europejską i polski rząd i po prostu nasze firmy transportowe padają. Sytuacja jest dramatyczna. No i wyrazem tej dramatycznej sytuacji jest dzisiaj to spotkanie, w którym będziemy dyskutowali o tym, jak szybko zaradzić sytuacji. Jestem właścicielem firmy transportowej, a tu zebraliśmy się po to, żeby po prostu sprzeciwić się nieuczciwej konkurencji zza wschodu, gdzie firmy otwierają się u nas, nie płacą u nas większości podatków, ponieważ zysk, który jest generowany w Polsce, jest minimalny, a wszystko jest wyprowadzane za granicę, gdzie firmy działają pod jednym adresem, kilkanaście lub kilkadziesiąt firm, gdzie certyfikaty, które są udzielane przez osoby zarządzające transportem, mają możliwość według prawa udzielenia 4 lub 50 samochodom, udzielają do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu firm, za co biorą pieniądze. Jest to po prostu bardzo nieuczciwe, dla nas problematyczne, gdzie my po prostu tracimy realne pieniądze, które powinny zostawać tutaj u nas w Polsce, gdzie nasi pracownicy powinni je zarabiać.